Mikołajowice. Z numerem pierwszym Dudek Mateusz, z numerem drugim Fornal Kamil, z numerem trzecim Kapitan Gajdur Marcin, z numerem czwartym Mucha Łukasz, z numerem piątym Kusion Paweł, z numerem szóstym Jękosz Marcin, z numerem szóstym, przepraszam, z numerem siódmym Ulasiński Jarosław, z numerem ósmym Mucha Piotr, z numerem dziewiątym Kiełbasa Krzysztof, z numerem dziesiątym Marzec Maciej, z numerem jedenastym Filipek Tomasz, z numerem dwunastym Stefański Paweł, z numerem trzynastym Filipek Maciej, z numerem czternastym Szolak Sławomir, z numerem piętnastym Tadeusz Łukasz, z numerem szesnastym Moskal Jarosław jest kierownikiem drużyny i z numerem siedemnastym Moskal Mateusz. Przedstawię skład LKS Olimpii Wojnicz. Oczywiście jak zawsze w dniu dzisiejszym mecz rozpocznie w bramce Michałek Paweł z numerem 1, z numerem 2 Malisz Mateusz, z numerem 3 Mikołajczak Roman, z numerem 6 Janicki Mariusz, z numerem 5 Jękosz Tomasz, z numerem 7 Gołąb Mateusz, z numerem 9 Janicki Bartosz, z numerem 8 Wiśnicki Maciej, z numerem 13 Karol Krawczyk, z numerem 4 Zając Paweł, z numerem 14 Michałek Marek, z numerem 12 Sumara Sławomir, z numerem 17 Czarnecki Jakub, z numerem 15 Kusion Łukasz. Zawodnicy rezerwowi dzisiaj to Oborski Piotr z numerem 10, Schneider Konrad z numerem 11 i Kusion Robert z numerem 6. Przypominam, że kierownikiem drużyny w Wojniczu jest pan Batko Janusz. Proszę Państwa, przywitajmy gorąco wszystkich zawodników będących na plusie boiska, którzy na pewno dzisiaj nam zapewnią gorącą emocję. Rzut rożny wykonuje Oborski Piotr. Powtórka rzutu rożnego. Oborski Piotr wykonuje następnego rzut rożny. Jeden 0 dla Olimpii, bezpośredni strzał z rzutu rożnego wykonuje Piotr Oborski. Wiśnicki. Oborski wychodzi na pozycję. Piekarca Mariusz przechwytuje. No, to Karol Krawczyk. Mikołajczak Roman. Mikołajczak pociągnął połowę boiska, podaje do Zająca, Zając do Schneidera, Schneider do Zająca, Zając do Schneider. Janicki Bartek. Indywidualna akcja Janicki Bartek. Indywidualna akcja Bartek Janicki. I 3-0. Piękna akcja wykonania Bartka Janickiego. Michałek.
korku strzał. Marka Michałka. Bartek Janicki. Marek. Paweł Zając. Bartek Janicki piękny. Bartek Janicki sam wychodzi. Piękna sytuacja. Kiwa jednego, drugiego dogrywa do Oborskiego. Oborski. Jest piękna bramka. Po piętej akcji Bartka Janickiego. Jeszcze raz klub Kielica, bardzo proszę o gorące brawa dla swoich zawodników. Dziękujemy kibicom z obydwóch drużyn za kulturalne zachowywanie się na stadionie, za piękną atmosferę, gorący doping. A teraz zapraszamy na krótki występ zespołu LOKO przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu. Więc ciężko wywalczone 5-0 dla Olimpii Wojny. Brakowało dzisiaj takiego zawodnika jak Dariusza Morysa, który musiał odpoczywać po żółtych kartkach. Piękna zabawa Wojnicza. Oh, yeah.